Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Opera i tak utknęliśmy tutaj przy rozdawaniu tego poziomu. Można by było rzeczywiście zobaczyć, z czym to zjeść. Punkty atrybutów 1, punkty atutów też 1. Jakbym chciał wydać atrybut na coś, to nawet nie wiem na co. Pewnie prędzej bym się na refleks rzucił. Dobra, zobaczmy na razie może co za tutem, nie? Przyspiesza celowanie karabinu o 10%, zwiększa obrażenia podczas strzelania z karabinu o 3%, szansa na trafienie krytyczne podczas strzelania karabinu z za osłony zwiększa się o 10%. Za osłony? Okej. Zaraz, tu są jakieś linie chyba? Nie wiem. I w zwarciu. Szybkie ciosy kolbą karabinu zadają o 50% więcej obrażeń. Broń krótka. Czy broń krótka to też Uzi? Szansa na trafienie krytyczne z pistoletu lub rewolweru. Pistolet, rewolwer. Pistolet, rewolwer. No dobrze. Broń biała. Ostrza. Obrażenia wywoływane przez ataki w trakcie bloku zostały zwiększone. Obrażenie w trakcie poruszania, zużycie wytrzymałości i ataki i tak dalej. No dobrze, a czy jest tutaj coś, co odpowiada za poruszanie się tak naprawdę? Demolka, walki uliczne, wysportowanie, zwiększa udźwig, aktywuje powolną regenerację zdrowia w walce. To też zawsze może być coś, nie? Zwiększa zdrowie. Przeładowanie staje się możliwe w ślizgu, sprincie, tak. Po rozpoczęciu walki otrzymujesz premię plus 10% do odporności pancerza. Trwa przez 10 sekund plus 1 za każdy punkt atutu. Obrażenia od upadku są mniejsze o 5%. Podczas walki wręcz zmniejsza zużycie wytrzymałości. Zdrowie regeneruje się szybciej, kiedy jesteś w ruchu. Obrażenia. Przeciwnicy nie mogą cię powalić. Pancerz się zwiększa, redukuje wszystkie obrażenia. Maksymalna wytrzymałość. Poza walką zdrowie regeneruje się do 70% swojej maksymalnej wartości. To też nie jest najgorsze. 7, by odblokować. Jest sporo takich rzeczy w wysportowaniu, które mogłyby mi się przydać. Sprint nie zużywa wytrzymałości, regeneracja zdrowia w czasie walki zaczyna się 50% szybciej. To nie jest takie głupie, szczególnie regeneracja zdrowia w walce. Powolna, bo powolna, ale mimo wszystko. Plus dodatkowy udźwig. I to chyba bardziej mi się przyda niż na razie karabiny. I trzymaj, aby ulepszyć stanowczo. Dobra, tutaj zostaniemy na pewno, ale i wiem już co podnieść. Idziemy w tą budowę ciała i pójdziemy sobie tak rzeczywiście przynajmniej chyba do 5, z tego co widziałem. Budowa ciała na 4. Jest parę rzeczy, które się mogą przydać. Cześć, V. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Nie, nie chcę z tobą rozmawiać. Jeszcze jedno, jeśli chciałbyś spotkać się twarzą w twarz, wpadnij do mnie. Pewnie trochę razem popracujemy, więc warto się poznać bliżej. Przesyłam cię na miarę do mojego biura. Okej. Zobaczmy, jak wygląda sprzedaż. Czy ja mogę na przykład... O właśnie, sprzedaj rupiecie. 75. Nie. 33 na 200. Jeszcze sporo jestem ich w stanie uciągnąć, więc... NCPD, otwierać! Dostaliśmy wezwanie. Chcemy tylko pomóc. Wiemy, że tam jesteś! Ej, może pomogę, co? Ta pomogę. Jezu, panowie, no trzeba sprzątać tutaj, a nie się tam... Wiecie... To jest nasze wspólne dobro. Nic.
nieważne. Czy tam można wejść? Chociaż może pomóc policji to nie jest najlepszy pomysł, ale chciałbym się jeszcze tutaj rozejrzeć. No, już są strzały. Wrażliwość na ogień, trucizna, elektryczność. Dopalacze bojowe, inspektor NCPD. A już jedzie na dopalaczach, skubaniec. Dobra, jakoś tam zejdę. Karty. Szkoda, że nie są to karty kolekcjonerskie. Dobra, czyli dla takich, którzy lubią eksplorację i przeszukiwanie, to jest wręcz idealne wyjście. Można biegać tutaj, widzę, godzinami, żeby tylko przylutować wszystko. Czy będę to robił? Będę. Oczywiście, że będę. Dobra, nie będę szedł z buta, bo tutaj mam ten wskaźnik. Aha, okej, okay, gdzieś w tamtym kierunku. No tak, tak, tak. Też tak myślę. Okej, czyli nie wlezę tam tak. Zaraz, którędy ja tam mogę się podkraść z góry gdzieś, nie? Co za złom! Ty. Nie ma. A, może też. Mój tata ma fajniejszą pracę niż twój. To dobre. Może też kwestia tego, że. Nie, myślałem, że może niektóre rzeczy są po prostu należące do kogoś, nie można ich podnieść. Właśnie zgłodniałem. Ale jedzenie przed siłką. Będę się prosił o niestrawność. Top 5 pracodawców Night City. No to też ciekawe. Jak co roku prezentujemy listę 10 najlepszych pracodawców Night City. Arasaka, no okej. Okay. Pierwsze miejsce jak w zeszłym roku zajmuje słynna japońska Zaibatsu. Przy zatrudnieniu może liczyć na wszczepy. Możecie liczyć na wszczepy najnowszej generacji, a przysięga lojalności obejmuje jedynie 20 lat. Okej, okay. Militech, amerykański potentat zbrojny zapewnia swoim pracownikom 10% zniżki na własnej broń własnej produkcji. Z takim rabatem będziesz mógł kupić karabin szturmowy. Biotechnika, 6 dni urlopu w roku. Okej, okay. Kangtao, Chińczycy kurzą pracowników złotym pakietem Trauma Team. Tylko 50 lat. Night Corp, rdzenna korporacja. Nie może konkurować ze światowymi potentatami, jeśli chodzi o budżet czy globalne ambicje, ale wie, jak rozpieścić pracownika. Skróciła tydzień pracy do zaledwie 80 godzin. Świetna propozycja dla tych, którzy cenią sobie czas spędzony z rodziną. No, pewnie, że tak. No, widzę, że i tu chłopaki coś trenują. Tak, siła, chłopaki, siła. Tylko to tak... All right, you guys. No jak? Wolałbym raczej robić to, że tak powiem, samemu, a nie tylko tam. Co? Jakie fake plates? Naprawdę? Co z plastiku masz to? Co masz? Jak leci? Nie będziesz oglądać meczu, bo zaraz się zaczyna. Malone versus Hernandez? To nie dla niego. To bokser idealny.
Nie ogląda telewizji. Nie gada, tylko bije. Sparing innym razem. Nie, nie dziś. Ale dzięki. Jak tam chcesz, jutro też tu będę. Na pewno się w końcu skuszę, ale nie teraz. Powiedziałem nie. Źle się dzieje w Battery Sphere. Irinianie? Okej. Okay. Zajęli prawie całe miasta, a ich technoszczury zmieniają mieszkańców w zastępnych bezmyślnych zombie. Battery Arena jest ostatnim punktem oporu przeciwko najeźdźcom z planety X. Zdaje się, że koniec jest nieunikniony. Gdy na scenę wydarzeń po latach zagadkowej nieobecności wkracza legendarna para najemników. Wśród dymu, cygar i błysku chromowanych pancerzy dr Havok i Radam bezmyślnie wyrzynają całe zastępy wroga. Bo w końcu kto powstrzyma dwumetrową górę mięśni z karabinem laserowym zamiast ręki i laskę, która potrafi zmienić się w radioaktywny gaz? A, tacy super bohaterowie tego czasu, co? Cześć, panie władzo, co tam? Ups! Ja niechcący! Fuck this. Czy ja mogę... czytać coś. Kto pomyślał, że pod kółkiem myszki jest granat? Wolałbym, żeby był pod G. To było nie... jakby naprawdę to było niechcący. Fuck me. Dobra, zbierzmy tylko te informacje, które już zebraliśmy. Sprawiłem sobie bota do zbawienia. Właśnie spuścił mi łomot. Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. Tak, a ja mam pytanie, skąd ty żeś go znalazł? Skąd go wytrzasnąłeś, Fred? A wiesz, przywąkał się do mnie na ulicy. Miał takie piękne, smutne oczy. To... Nie wie, nie wiesz. Dobrze, to wojskowy bot. Kupiłem okazyjnie, znajomy mi go trochę podrasował. No i jest. Ja w sumie. Spróbujmy. Miękko na nogach. Głowa cały czas w ruchu. Stać! Kto tam jest? Co masz tam, chłopaku? Umiesz przywalić? Chcesz, też mogę ustawić walki, na tym można zrobić grube baksy. Może i można. Na razie tam niespecjalnie. Co tam masz w ofercie? Wszystko co najlepsze. Taki kupiec. No dobra. Co my tu mamy? Zmora. Zwiększa obrażenie krytyczne 10%. Zwiększa obrażenie o 7. Tylko, że to jest... Aha, modyfikacja. No dobrze, dobrze. I noże, katany. Ta, pewnie bym się tym zainteresował. Chociaż w zasadzie, czemu nie? W końcu mam trochę tej zręczności. Czy katana to jest dobry pomysł? Niekoniecznie. 400 cłoś. Mam 1300, więc to w sumie ma nawet ręce i nogi, żeby może jakiś nóż miał. Ostre i śmiercionośne, uważaj, by się nie skaleczyć. Ataki 3 i 3, 3 i 3, 2,50. No kataną to raczej tak niekoniecznie. 39 do 48 po prostu podstawowe obrażenia. Jeżeli już sieknę kataną i trafię, no to to jest całkiem sporo. Kij nieśmiercionośny. Okej. Okay. No, może niekoniecznie nieśmiercionośny. Katana to jest fajna rzecz, tylko 770. Nie, może na razie sobie podaruję. Ale będę o tobie pamiętał. Na razie. Nie. Nie mam jak. Wy i tak nie chcieliście ze mną rozmawiać. Naprawdę nie mogę. Funkcjonariusz. Nie, mógłbym pogadać jeszcze w sprawie tych walk, nie? Mówisz coś o walkach. Widzę cię na ringu. Masz dobry instynkt. Masz pazur. Możesz daleko zajść. Zwłaszcza jeśli się nawszczepiasz. Te walki, one nie są legalne, ale za to bardzo dochodowe. Dla ciebie czy dla mnie? Dla nas obu. Ja dostaję niewielki procencik od twojej wygranej i wiesz, jako twój agent, ty zgadniesz resztę.
Aha, czyli chcesz sobie dorobić moim kosztem. Taki świat. Każdy zarabia na każdym jak może. No, ja przynajmniej tego nie ukrywam. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. Wybierasz, gdzie chcesz jechać, ustalasz wysokość zakładu, napierdalasz się, tak, wygrasz, zgarniesz kasę. Jeśli uda ci się pokonać wszystkich, wtedy dostajesz szansę, żeby walczyć w wielkim finale, jasne? Jak słońce. Świetnie. Aha, tyle, że na razie nie ma mowy, żeby wyjechać z Watson, więc zacznij od walki w Kabuki. Wierzę w ciebie, Lee. Pokaż temu miastu, na co się stawić. Tak, na pewno się z tym zabawię, ale przynajmniej nie teraz. To jest dla mnie. Zaraz, zadania mam tu. Miasto snów na razie. Nie będę się jeszcze zajmował walkami, szczególnie, że ma muskulatura jest niewielka, więc chyba nie ma sensu, żebym się specjalnie tym forsował. Masz jakieś drobniaki? Nie, mam zaliczkę z wpierdolu. Chcesz? God damn it, ile się trzeba namęczyć. Dlaczego te ogłoszenia są po angielsku? Czy to miała być wersja polska z pełnym full extra epic dubbingiem mega super extra? Pokaż mi tę spluwę. Okej. Okay. Która to miała być spluwa? To miało być to, tak? Die Night. Okej. Okay. No dobra. Skoro miałem ją zebrać, to miałem ją zebrać. Kiedy atakujesz z ukrycia, zwiększa zadawane obrażenia 2,5 razy. Tłumik zwiększa szansę na trafienie krytyczne o 10% i zmniejsza zadawane obrażenia o 30%. Shit. Zwiększa zadawane obrażenia 2 razy. 2,5 razy. Szansa na trafienia krytyczne. No dobrze, ale mam mniejsze obrażenia, tak? Tłumik to nie jest głupia rzecz, ale przynajmniej na razie nie będę się nim... Nekomata. Neko? Wraz ze stałym schematu, dzięki mi ulepszać i tak dalej, i tak piękna dalej. Dzięki. Każdemu jego Lexington. Tylko czy ja wiem, czy chcę, skoro mam Unity i Unity całkiem... Miałem wrażenie, że mam mniejsze obrażenia, ale to nic. Dajmy, że nawet. Czy w takim wypadku... No tak, jakbym sobie coś dokupił jak luneta... Zaraz, co ja mam na sobie? Nie założyłeś kurtki, a to najważniejsze. Co za człowiek. Wolę mimo wszystko i tak karabin. Tylko jakby miał jakąkolwiek lepszą lunetę. Cokolwiek, że tak powiem. Halo? Dobra, a możesz schować w ogóle broń? Halo? Marzycielu? Dobra, pokaż co tam masz. Tak, tak, weź mi pokaż, czy masz tłumik. Znaczy tłumik, jakąś lunetkę. Chyba... scope type luneta. Dodatkowy zasięg, wyjście do celowania, wejście do celowania, zasięg. Dobra, to jest dosyć duża luneta. Takiej to ja nie potrzebuję. 0,4, 0, prawie 4, 0,3. Bardziej coś właśnie podstawowego. Żebym mógł to wciepać w każdy praktycznie karabin. To by miało ręce i nogi. Po ile masz te noże? Ceny masz większe. Granaty zapalające, rzadkie komponenty wytwarzania przedmiotów i tego typu rzeczy. Na razie nie jestem tym zajarany. No i pokaż no mi to. Tylko żebym wolał do karabinu mieć taką lunetę. Dobra, dzięki. No, zobaczmy jeszcze co jest na górze. Ludzi tu pogięło. Ja tu gdzieś słyszałem strzał.
Nie, spoko. Nic tu w zasadzie nie ma. Gaza. Zawsze się przyda. Trzeba mieć jałową gazę i bandaż. Dobra, do psów nie mam zamiaru strzelać. Po co? Dobry wieczór, Jillian Jordan. Zapraszamy na nasz serwis informacyjny. Zaczynamy od wiadomości lokalnych. Podziękuję za wiadomości lokalne. A teraz czas na wiadomości lokalne. Już niedługo będziemy... W ilu wy klatkach mi to wpuszczacie, przepraszam bardzo. Przecież to są telewizory 30 klatek. W takich czasach? Come on. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, m.in. wspaniałe koncerty mistrzów Biła, a także wisienka na torcie Festiwal Teatralny No. Sponsorem tego wydarzenia jest korporacja Arasaka. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie także dlatego, że swój udział w paradzie zapowiedziała sama Hanako Arasaka. Załoga WNS News życzy wszystkim udanej zabawy. Udanego Matsuri Night City. A po przerwie... Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko jest w raporcie. Tak, czytałem. Tylko jakoś nie ma tam słowa o tym, że kazałem ci stamtąd spierdalać. A ty nic. Chodzący czołg. Czemu tak głupio ryzykowałaś? W takich przypadkach wzywamy Max, tak? Cywile byli zagrożeni. Miałam stać i patrzeć, jak ich rozwala. No, to też prawda. Kręgi kryminalne NCPD. Kontrakty, fikserzy dają ci znać, kiedy zbliżasz się do miejsca wykonania. Fikserzy to oni udzielają ci informacji lokalnych. Okej. Okay. Coś tam wiem. To jest sprzedaż szrotu. A damn. No właśnie. To jest miejsce, na którym można by było zobaczyć, czy ten Fidelity Effect działa. Dynamiczny. Fidelity Statics. W zasadzie... No dobra, jakby się to udało. Czułeś się, co mało? Jak mam to rozumieć? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem, bo tego czekają. No, to powiedzmy, jeżeli chodzi o ten statyczny efekt, to jest to niewielka różnica. Ale jeśli chodzi o dynamiczny... Dajmy, że chciałbym utrafić koło 100 klatek na sekundę, nie? Szalaj. Skończyłem. I możemy lecieć do rudera. No okej, okay, ma to troszkę większe ręce i nogi, rzeczywiście. Ciekawe. Jakby jakość tego skalowania... Zaraz zobaczymy, czy 60 ma wpływ aż taki na to. Nie no, gra i tak chodzi na tyle płynnie, że jakby... Nie wiem, tak dziwne by było się do tego przyczepić. Tylko ciekawe, czy jeszcze tak, szybkie ustawienia oczywiście, jak najbardziej. Dlaczego one są... Jasne. Wideo w ogniem, grafika. Czy te presety mają znaczenie? Chyba niekoniecznie, tak jak patrzę na jakieś tam inne rzeczy. Oczywiście już będzie różnica na NVIDII ze względu na DLSS, nie? Zaraz, dobra, weźmy to wyłączmy. Ale raczej w przypadku AMD... Nie no, dobra, jest różnica pomiędzy wysokie a ultra. Nie liczba klatek tak naprawdę, jeżeli przynajmniej chodzi o tę kartę graficzną, na której to teraz chodzi. Ale szczerze przyznam... Nawet chyba bardziej mi się podoba ten usunięty efekt aberracji chromatycznej. Jakby się to dało zrobić w ten sposób... Tak. Tak. Ale bez tego, bez ziarna... A, głębia ostrości, aż tam pół biedy. Odblaski. Ulepszone oświetlenie geometrii twarzy. Podziękuję. A, cała reszta, no co tam. Powiedzmy. O!
Szczerze mówiąc, bardziej mi to pasuje, nie? To nie jest takie filmowe, ale też nie chciałbym czegoś takiego filmowego. Nie tak przecież widzę świat, no, jakby. Nie mam aberracji chromatycznej nałożonej na ryju. Ale wtedy też widać, że gdzieś możecie nie mieć... Tak, i to widać, że gdzieś nie ma tam 50 czy 60 klatek, czy tam nawet powyżej. Tylko widać, że w takich miejscach potrafi sobie to zwolnić, szczególnie jak robię dużo takich rzeczy. Fakt, że nie spada poniżej 30, nie? Ale już różnica się pojawia. Ciekawi mnie to, czy to wynika z jakichkolwiek ustawień, czy tutaj... Wow. Nie, to nie wynika w ogóle z ustawień. 30 klatek to jest jakby maksimum w pewnych miejscach. To ciekawe. Czyli możesz ustawić maksymalne ultra i w ogóle. Dobra, to się jeszcze przełącza. I w zasadzie jest ten sam efekt, chyba nawet lepszy. No dobra, nieważne. Cześć, Jackie. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? No dobra, dawaj. Co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Spoko, umów nas. Pogadamy, zobaczymy. Dex to ścisła czołówka fixerów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, jak to jest, tylko zawsze przechodząc do wyższej ligi, wkarbiamy się w gówno, a oni sprawdzają, czy potrafimy z tego wyjść. A potem o nim zapominają. Dokładnie, Vi. Dokładnie. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Dobra, mogę wstać? Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. Ja czuję, że znowu chcesz mnie w coś wdupić. I aby to było ostatni raz. Do Reapera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. Dobra, czy ja mogę... W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Okej, czyli tylko stąd albo taka. Niech będzie w takim razie. To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwija. Wyłącz to radio. Albo dajcie mi jakieś... Rock Radio, Night FM. Ciekawe, o co tam chodzi. No nic. Dowiem się później. Stanowczo mogłyby się te samochody lepiej prowadzić. To gwarantuję. No to jesteśmy, chodźmy do środka. Damn. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnij do mnie. Ta. Spoko, spoko, tylko się przyjrzę tam. Miejsce docelowe. Oj, 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 oj. Mogę... Damn. Chyba sobie przestawię to skanowanie.
Ciekawe, co się tu stało. Czy ja mogę tu wleźć? Parkour! Hop, pyk, pyk! O, dobra, no nieważne. Ja cię próbowałem odstawić tiktaka od ściany i... Chyba nieważne. Dobra, zajdziemy tam. To już za chwilę. A, no proszę bardzo. To zanim mnie tam zaprowadzisz, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce.